Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie naszych widzów, a w sposób szczególny dzisiejszego gościa, ojca Józefa Witko, franciszkanina, który można powiedzieć, że już tak tradycyjnie przybył do Chicago, bo od kilku lat ojciec odwiedza Polonię w Ameryce. Ojcze, cieszymy się z ojca pobytu tutaj z nami i korzystając z tej okazji, chciałbym z ojcem porozmawiać na temat ojca posługi. Ojciec w sposób szczególny modli się o uzdrowienie. Chciałbym, żebyśmy zaczęli tą rozmowę pytaniem o soteriologii. Wiemy, że wierzymy w to, że nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby zniszczyć dzieła diabła. Dlaczego po zmartwychwstaniu Pana Jezusa ludzie nadal chorują? Dlaczego wydaje nam się, patrząc na to, jak żyje świat, że grzech zdaje się dzisiaj triumfować, a po nas, ochrzczonych, czasami, a może i często, nie widać, że jesteśmy zbawieni. Zgadza się. Jesteśmy zbawieni. Jezus na drzewie krzyża zbawił nas wszystkich. I ta łaska zbawienia jest dla każdego za darmo. Ale ona nie determinuje woli człowieka. To człowiek sam musi przyjąć ten dar, który jest za darmo, ale wymaga od człowieka przyjęcia. To, co dokonało się na drzewie krzyża, jest niezwykłe, bo właśnie tam Jezus pokonał diabła i zniszczył jego wpływ na cały świat. Zabrał mu władzę, jaką miał nad światem, jaką człowiek oddał po grzechu pierworodnym złemu duchowi. I obdarzył człowieka niezwykłą mocą, właśnie władzą nad wszystkimi duchami, nad całą potęgą złego. Właśnie w Ewangelii Jezus mówi, że dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika nic wam nie zaszkodzi. I dlatego każdy, kto przyjmuje zbawienie, może z tej władzy skorzystać. Ale pytanie, czy współczesny człowiek, również ochrzczony, ma świadomość tego, że ma taką władzę nad złem, którą otrzyma od Boga. My sami z siebie nic nie potrafimy. Wobec zła jesteśmy bezradni, bezbronni. Ale dzięki Jezusowi mamy tę władzę, która może złego ducha przegonić z całego naszego życia. Stąd to zbawienie, które otrzymaliśmy od Chrystusa, od Boga, zbawienie wieczne, ono wymaga takiego wewnętrznego zaangażowania się. Przypominają mi się tu słowa z Księgi Powtórzonego Prawa, jakie Bóg mówi do swojego ludu. Kładę przed tobą dwie drogi. Drogę życia i śmierci. Drogę błogosławieństwa i przekleństwa. Wybierajcie życie, abyście żyli. I właśnie człowiek, jeśli chce być zbawiony, musi to zbawienie przyjąć, ale by przyjąć to zbawienie, musi wejść na drogę życia, która no, nie jest łatwa, bowiem mimo, że Jezus zniszczył dzieła diabła, mimo, że zniszczył grzech, to jednak to zło pozostało na tym świecie dla naszego dobra, po to, aby człowiek miał wybór. Aby człowiek nie był zdeterminowany łaską, ale by mógł w każdej sytuacji wybierać albo Boga, czyli to zbawienie, które Jezus wysłużył, albo złego, czyli iść w przeciwnym kierunku, oddalając się od Boga. Kiedy człowiek wybiera zbawienie, podejmuje trud i wysiłek takiej wewnętrznej walki. W Ewangelii Świętego Marka Jezus mówi, że to z serca człowieka pochodzi całe zło i czyni go nieczystym, a z serca pochodzi złość, gniew, nienawiść, zawiść, bałwochwalstwo, pijaństwo, cudzołóstwo. Całe to zło pochodzi z wnętrza i czyni człowieka nieczystym. Ja bym porównał to zło, które jest w naszym sercu, do takich kolców. One wystają. Bóg tych kolców nie zniszczył. Chciałaby to sam człowiek zdecydował, że ich nie chce, że chce mieć czyste serce. I Bóg daje nam łaskę.
Brama do nieba, jak wiemy ze słów Jezusa, jest wąska, jest ciasna. Ja tę bramę często porównuję do serca Jezusowego, które jest otwarte i jest taką bramą, przez którą wchodzimy do wieczności, ale z powodu tych kolców nie wejdziemy. Mimo że zbawienie jest nam dane, że ta brama jest otwarta, serce Jezusa jest otwarte, to jednak są kolce, które my musimy się pozbyć. I właśnie to jest taka dobra przestrzeń, kiedy to zło jest pozostawione. My, doświadczając tego zła, możemy tych kolców się pozbyć. Czyli na czym to polega? Trudny człowiek, trudne sytuacje, problemy, choroby. To są jakby takie sytuacje, z którymi my się zderzamy, a tym samym możemy się tych kolców pozbyć, jeśli pójdziemy drogą życia. Czyli będę miał wybór albo w sytuacji trudnej lub w spotkaniu z trudnym człowiekiem wpaść w gniew, w złość, narzekanie, albo też okazać miłość, przebaczenie, cierpliwość. Jeżeli okazuję miłość, cierpliwość, przebaczenie, pozbywam się tych kolców powoli, ale skutecznie. Aż w pewnym momencie dochodzę do takiego momentu, że jestem wolny. Dzięki łasce Bożej jestem wolny od tego, co czyni mnie nieczystym. Moglibyśmy użyć takiego porównania związanego z rzekami górskimi, tymi, które są na nizinie. W tych rzekach na nizinie kamienie mają ostre kanty, natomiast w rzekach górskich tych kantów kamienie nie mają, kształt mają owalny, dlatego że te górskie rzeki mają dość silny prąd i kamień uderza o kamień, więc uderzając traci też i te ostre kanty. I właśnie to jest taka dobra ilustracja tego, co się dzieje, kiedy ja decyduję się na przyjęcie zbawienia. Mogę wybrać życie poza Bogiem i wtedy no, mam te kanty, które uniemożliwiają mi wejście do nieba, a mogę mimo wszystko, tak jak te kamienie w rzekach górskich, ocierać się o jednego, od drugiego człowieka, przyjmować z poddaniem woli Bożej każdą sytuację, jaka się dzieje w moim życiu, te dobre i te złe, z wdzięcznością, ufając, że dzięki właśnie tym sytuacjom te kolce mojego serca odpadną. Bo inaczej no, nie wiedziałbym, jakie jest moje serce. Gdyby właśnie Pan nie pozostawił te trudne sytuacje, czyli to zło, które jest na świecie, ja bym nigdy nie poznał stanu swojego serca. Dzięki temu, że Bóg pozostawił zło na świecie, ja, przeżywając trudną sytuację, czy spotykając trudnego człowieka, swojego nieprzyjaciela, jak w lustrze, mogę dostrzec stan swojego serca. Mogę zobaczyć, czy mam cierpliwość, czy mam miłość, łagodność, czy raczej jest to serce pełne złości, urazy, nieprzebaczenia, zniechęcenia. I właśnie zbawienie właśnie na tym polega, że jeżeli ja przyjmuję to zbawienie, to też decyduję się na ten trud i wysiłek, jaki muszę włożyć, aby pozbyć się tych kolców. Czyli Pan Bóg nie zbawi nas bez nas, bez naszego pozwolenia Jemu na to. Tak, my musimy się w to zbawienie zaangażować. Bóg mówi, jeśli chcesz. Ale zbawienie jest łaską. Jest łaską. Czyli nasze zaangażowanie jest tylko współpracą z tym, co Bóg daje jako... Tak, jak wejdziemy na drogę życia, Bóg udziela nam wszelkich łask do tego, aby się pozbyć tego zła, oczyścić swoje serce. Kiedyś takie porównanie słyszałem, że nasza właśnie współpraca z Panem Bogiem w zbawieniu jest jak oglądaniem meczu, którego wynik już znamy z tego, że to już jest mecz powtarzany w telewizji. Tak można to odnieść? Tak. Można tak powiedzieć, ale do meczu trzeba przystąpić. Nie? To tak jak też czytając historię Starego Testamentu, na przykład weźmy sytuację z życia króla Jozafata, kiedy to przeciwko niemu powstało wielkie wojsko i on uląkł się, bo uświadomił sobie, że ze tymi siłami, jakie ma,
nie będzie w stanie pokonać przeciwników. I poszedł do świątyni. I Bóg w świątyni powiedział do niego, nie bój się, nie lękaj się. Ja będę walczył za ciebie, ale ty wraz ze swoim wojskiem stawcie się na polu walki. I takich historii w Starym Testamencie jest wiele, pokazujących, że zwycięstwo i tak jest po naszej stronie. Ale doświadczamy tego zwycięstwa, kiedy stajemy do walki. To jest ten nasz pierwszy krok, czy nasz krok. Drugi krok należy do Boga, kiedy On za nas dokonuje pogromu naszych nieprzyjaciół. Całe szczęście. Ojcze, osobiście spotkałem się z takimi dwoma szkołami, które traktują chorobę. Jedna z nich mówi o tym, że choroba to jest błogosławiony dopust Boży i zdaje się, że Matka Boża, Maryja, kiedy objawiała się w świętej Bernadycie w Lourdes, prezentuje tą szkołę, bo powiedziała, że niektórzy będą uzdrowieni, a inni nie, dlatego że źle by użyli swojej wolności. Druga szkoła natomiast naucza, że choroba nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem, że nie jest to wola Boża. Jak powinniśmy oceniać chorobę? Ważne, byśmy mieli świadomość tego, że żyjemy dzięki Panu Bogu. Życie jest darem od Boga. My to życie otrzymaliśmy, nie prosiliśmy o nie. Otrzymaliśmy je za darmo. I Bóg, dając nam życie, roztacza nad tym życiem opiekę. Ta opieka gwarantuje nam bezpieczeństwo, które polega na tym, że wszystko, co dzieje się w naszym życiu, zmierza ku dobremu, działa na naszą korzyść. Ważne, byśmy mieli właśnie taką świadomość tej prawdy, jaką też głosi Kościół o Bożej opatrzności, że Bóg w swojej mądrości, jeśli dopuszcza nawet zło, to czyni to tylko dlatego, że z tego zła wyprowadzi dobro. Święty Augustyn, odpowiadając na podobne pytanie, mówi, że dobro, jakie Bóg wyprowadza ze zła, które dopuszcza, jest o wiele większe, niż gdyby tego zła nie dopuścił. I z powodu tego dobra, które Bóg wyprowadzi z tego zła, to zło jest dopuszczone. I dla nas, ludzi, jeżeli ufamy Panu Bogu, ważne jest, byśmy, jeśli ufam Panu Bogu, jeśli wierzę w Jego miłość, przyjmując życie, przyjęli również z wdzięcznością wszystko, co życie ze sobą niesie. Bo Bóg, skoro dopuszcza, to znaczy dla mojego dobra. I są różne sytuacje, w których my się znajdujemy, a które często dla nas są trudne, bolesne, niezrozumiałe. Wtedy ważne jest, żeby zaufać. Ale Pan Bóg nie chce, żebyśmy chorowali dla samej choroby. Słowo Boże mówi, Nowy Testament, że Bóg pragnie naszego zbawienia. Zbawienie, to słowo zbawienie zawiera w sobie i uzdrowienie, i uwolnienie, i błogosławieństwo, i pomyślność. Ewangeliści, opisując zbawienie, używają tego samego słowa, w tej chwili sobie nie przypomnę, tego samego słowa, które jest używane też na określenie, używane jest, kiedy Jezus uzdrawia chorego i kiedy Jezus wypędza demony. Jedno i to samo słowo oznacza zbawienie, uzdrowienie, uwolnienie, ale też i pomyślność, i pokój. Czyli jeżeli Bóg dopuszcza jakąś sytuację, to znaczy, że nas zbawia. Dopuszczając zło, tak wspomniałem przy pierwszym pytaniu, pozwala nam zobaczyć stan naszego serca. Pozwala nam zobaczyć, w jaki sposób my się zachowamy. Ile w nas jest cierpliwości, ile miłości, ile pokoju, ile przebaczenia. W takich sytuacjach trudnych możemy się o tym przekonać. I mamy tyle, nie więcej. Myślę, że
ważne też, żebyśmy w tym wszystkim zrozumieli, że to zło, które jest tu na świecie, ono pozostanie do końca świata. Ale skoro ono jest, nie oznacza, że to jest wola Boża. Oczywiście to zło wpisuje się w wolę Bożą. Bóg tego zła nie chce dla nas. On nie jest źródłem zła. Ale jeśli dopuszcza, to to zło też wpisuje się w wolę Bożą, która pragnie naszego zbawienia. Czyli nawet mój grzech, kiedy ja grzeszę, gdyby Bóg powiedział stop, ja bym nie zgrzeszył. Kiedy postawiłby granicę temu grzechowi, ja bym nie zgrzeszył. Ale skoro Bóg nie stawia granicy i dopuszcza ten grzech, to znaczy, że ten grzech też mój wpisuje się w wolę Bożą. Ale nie oznacza, że ten grzech pochodzi od Boga. On pochodzi ode mnie. A Bóg dopuszczając, dopuszcza dla większego dobra. I właśnie ten chyba największy grzech, jaki człowiek dokonał w historii, czyli ukrzyżowanie Syna Bożego, który stał się człowiekiem, właśnie dał to największe dobro, którym się cieszymy, a mianowicie nasze odkupienie. Nasze odkupienie. To tak jak Kościół śpiewa Wigilię właśnie wielkanocną o grzechu Adama, błogosławiona wina. Święty Jan Paweł II powiedział, że granicą dla zła jest Boże miłosierdzie. I może właśnie też Bóg dopuszcza to zło, żeby nam pokazać, jak wielkie jest Jego miłosierdzie, większe niż to zło. Zło czyni ogromne spustoszenie, ale Bóg dopuszczając pokazuje, daje nam też łaskę zrozumienia na tyle, ile potrafimy. Nie tylko doświadczyć Bożego miłosierdzia, ale zobaczyć, jak ono się rozlewa. Grzech jest ogromny, ale łaska jest nieskończona. Czyli tajemnicą jest choroba, ale Ojcze, chyba też tajemnicą jest nasza wiara. Tajemnicą, bo mówimy wszyscy, którzy jesteśmy chrześcijanami, że wierzymy w Chrystusa. Natomiast sam nasz Pan, Jezus Chrystus, powiedział w ten sposób. W imię moje złe duchy będą wyrzucać będą, ci, którzy uwierzą. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. W perspektywie tych słów Pana Jezusa, co znaczy wierzyć? Na innym miejscu Jezus mówi, gdybyśmy mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, moglibyśmy powiedzieć tej górze, przesuń się stąd tam, a byłaby nam posłuszna. I ziarnko gorczycy, jak wiemy, jest najmniejsze ze wszystkich nasion, sam Jezus o tym mówi, ale wsiane w ziemię, ono urasta do ogromnych rozmiarów, rozmiarów drzewa, gdzie później w jego gałęziach gnieżdżą się ptaki. I właśnie często zapominamy, że wiara, jak ziarnko gorczycy, ta moc wiary, nie polega na tym, że ona jest najmniejsza i skoro jest najmniejsza, potrafi czynić takie znaki i cuda, ale dlatego, że wsiana w ziemię rośnie i staje się drzewem. I tak mi się wydaje, że Jezus, mówiąc te słowa tym, którzy uwierzą, chce naszą uwagę zwrócić na to, że wiara jest jak ziarnko gorczycy. Ja muszę tę wiarę pielęgnować. Zanim ziarno gorczycy wyrośnie do rozmiarów drzewa, potrzeba 6-7 lat. Więc jeżeli ja mam mieć mocną wiarę, taką jak ziarno gorczycy, to muszę ją pielęgnować, muszę ją rozwijać. A jak mówi święty Paweł, wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Ona się też umacnia, więc muszę ją pielęgnować. Ziarno gorczycy wsiane w ziemię no, rośnie, ale bez wody, bez słońca. Nie będzie rosło bez odpowiedniej gleby. Ktoś, kto pielęgnuje taką gorczycę, no też musi zadać sobie trud i wysiłek, wyrywać chwasty, podlewać. Wtedy to ziarnko gorczycy rzeczywiście rośnie. I zanim wiara stanie się taką, aby góry przynosiła, potrzeba czasu. I te słowa tym, którzy uwierzą, będą towarzyszyć znaki. Moglibyśmy przetłumaczyć w taki sposób, że ci, którzy będą pielęgnować i rozwijać swoją wiarę, będą widzieć znaki, kiedy położą ręce na chorych, kiedy będą wyrzucać złe duchy, będą mówić językami. Ale nie stanie się to na pewno na początku. Potrzeba czasu, trzeba się rozwijać, trzeba ją pielęgnować. Poza tym wiemy, że mamy coś takiego, że kiedy się rodzimy, w możności już mamy wpisane
możliwość pływania, jazdy na rowerze, samochodem, uczenia się języków i wiele innych zawodów. Bez nauki to się nie rozwinie. Można powiedzieć, że mam ziarko pływania w sobie, jazdy samochodem, zdolności do języków, ale bez mojego zaangażowania i pracy to się nie rozwinie. Ktoś, kto się uczy języka, to wie, że nauczyć się jednego języka no nie jest łatwo. Wymaga wiele trudu i wysiłku. Ale już kiedy się nauczy jednego języka, łatwiej się nauczyć drugiego, jeszcze łatwiej trzeciego. Wtedy się te zdolności poszerzają, możliwości pamięci. I coś podobnego dzieje się właśnie z wiarą. Jeśli ja ją praktykuję, jeśli o nią dbam, ona się rozwija i w pewnym momencie rzeczywiście zaczynają się dziać znaki i cuda. Alan Ames, współczesny mistyk, pisze, że Jezus powiedział do niego: módl się za chorych. I on posłuszny słowom Jezusa zaczął modlić się za chorych. Ale po paru miesiącach stwierdził, że nie ma sensu, bo nie ma uzdrowień. No i już przestał. I znowu Jezus mu się objawił, czy powiedział do niego: Alanie, módl się za chorych. Dlaczego przestałeś się modlić? A on mówi: Panie, ja się modlę, ale nie ma żadnych efektów. Widocznie ja się do tego nie nadaję. I Jezus mu powiedział takie słowa: twoją rolą jest modlitwa, moją uzdrawianie. Ty się módl, ja będę uzdrawiał. I dopiero po 9-10 miesiącach zaczął widzieć efekty swojej modlitwy. I kiedyś zapytał się Ducha Świętego, jak to jest. I Duch Święty mu powiedział, że cierpliwość jest o wiele ważniejsza niż modlitwa. Bo cierpliwość pokazuje tobie, że ufasz Bogu. I każdy, kto chce właśnie posługiwać się taką wiarą, która góry przenosi, która uzdrawia czy uwalnia, musi być cierpliwy. Musi po prostu ją używać, praktykować, nie zrażając się, że nie ma efektów. Bo efekty nie zależą od nas, zależą od Boga. Ja się modlę, Bóg uzdrawia. Kiedyś ktoś też powiedział, właśnie odnosząc się do tego cytatu: tym, którzy wierzą, na chorych ręce kłaść będą, a ci uzyskają zdrowie, powiedział tak: ja kładę ręce na chorych, Jezus uzdrawia. To był ojciec Emilian Tardif. Jeszcze jakiś jeden charyzmatyk, ale już sobie nie przypomnę. Ale właśnie to jest to, że ta współpraca z Bogiem, nie? Żeby mieć świadomość, bo to też taka jest dobra szkoła pokory, że ja mogę się pomylić, nie widzę efektów, mogę się ośmieszyć, ale jestem wierny słowom Jezusa i się tym nie zrażam, bo przecież uzdrowienie nie zależy ode mnie, zależy od Boga. Skoro Jezus powiedział: ty się módl, ja będę uzdrawiał, to ja to robię. Czy to uzdrowienie będzie teraz, czy w późniejszym czasie, nieważne, ale jestem posłuszny. I myślę, że właśnie taka wiara, jeśli ona jest praktykowana, ona się rozwija, ona się umacnia. Coraz mi jest łatwiej wierzyć, coraz łatwiej jest mi podjąć modlitwę za takie trudniejsze przypadki. Chorych na przykład nieuleczalnie, czy ludzi, którzy doświadczyli kalectwa. Ale jeśli nie mam takiej wiary, ona jeśli się nie rozwinęła, to na pewno nie będzie efektów. Powinienem zacząć od takich łatwiejszych sytuacji i po prostu uczyć się wiary, uczyć się zaufania do Boga. Nie? I tak jak powiedziałem, wymaga to cierpliwości. Gdzieś kiedyś wyczytałem w jakiejś książce, że właśnie to, co jest bardzo ważne w takiej relacji z Bogiem, czy postawie, czy też postawie służebnej, posługując się takim czy innym charyzmatem, to czyste serce, wiara i cierpliwość. I jeżeli będzie łaska uświęcająca w moim sercu, będzie wiara i będzie cierpliwość, to każda modlitwa będzie z mocą. Natomiast jeśli któregoś z tych elementów braknie, modlitwa będzie pozbawiona mocy. Czyli cały pakiet trzeba używać. Cały. Ojcze, zostańmy jeszcze na kartach Ewangelii. Chciałbym zacytować kilka relacji ewangelistów. Pierwsza relacja świętego Marka, który pisze tak: wszyscy, którzy go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Natomiast Mateusz w dwóch miejscach tak relacjonuje: wielu poszło za nim i uzdrowił ich wszystkich. I dalej: on słowem wypędzał złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Ewangeliści jasno relacjonują, że Pan Jezus uzdrawiał i uwalniał wszystkich, którzy do Niego przychodzili.
ma się takie wrażenie, że dzisiaj jakieś limitowane działanie Pana Jezusa jest w Kościele. Co się stało? Święty Mateusz cytuje w 11 rozdziale słowa Jezusa: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Natomiast u świętego Jana możemy przeczytać słowa, które jakby są zaprzeczeniem. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli wpierw go nie pociągnie mój Ojciec. Ja to sobie tak to tłumaczę, że fizycznie ja mogę przyjść do Jezusa. Mogę przyjść do kościoła, mogę fizycznie stanąć do modlitwy, ale moje serce może być daleko. Na przykład mam kogoś bardzo bliskiego, który jest chory, jest w szpitalu, na przykład na raka, umiera, i przychodzę do świątyni modlić się za tę osobę. Fizycznie jestem, ale sercem będę przy niej. I moje serce tak naprawdę będzie związane z tym człowiekiem. Albo na przykład przychodzę do świątyni zrozpaczony, bo zostałem zwolniony z pracy. I mam teraz świadomość tego, że już nikt mnie nie przyjmie, z czego będę żył. Przychodzę i modlę się, ale moje serce jest właśnie przy tym nieszczęściu, które mnie spotkało. I dlatego tak ważne jest, żeby prosić Ojca, by i serce było przed Bogiem. Poza tym, kiedy staję przed Bogiem, właśnie często, czy to choroba, na którą cierpię ja, czy bliska osoba, czy nieszczęście, które spotkało mnie lub bliską osobę, oddziela mnie od Boga. Ja staję przed Bogiem, modlę się, ale patrzę na Boga jakby przez te okulary tego cierpienia, tej choroby, tej trudnej sytuacji. I ona sprawia, że dla mnie Bóg przestaje być taki prawdziwy, wiarygodny, bo ona zniekształca obraz Boga. Już Bóg nie jest wszechmocny, ta choroba jest wszechmocna, to nieszczęście jest wszechmocne. I moja wiara jest słaba. Jeśli udałoby mi się, i to jest właśnie, tak mi się wydaje, o to chodzi w tych słowach Jezusa, żeby prosić Ojca o łaskę, by sercem zbliżyć się do Jezusa. Bo kiedy proszę Ojca, to wtedy jestem w stanie to nieszczęście odłożyć na bok i powiem: Boże, Ty zajmij się tym nieszczęściem, a ja zajmuję się Tobą. I wtedy ta łaska uzdrowienia płynie bezpośrednio do mojego serca. Nie jest zniekształcana, czy nic nie blokuje tej łaski, aby ona dotarła do mojego serca. Ale moglibyśmy też znaleźć inne jakieś wytłumaczenie. W 5 rozdziale Ewangelii świętego Jana jest mowa o tym, jak Jezus przychodzi na cadzawkę Betesda. Tam leżało mnóstwo chorych. Jezus tym chorym się przegląda i nikogo nie uzdrawia, oprócz jednego człowieka, który od 38 lat cierpiał na jego chorobę, na swoją chorobę. I ten chory nie prosi Jezusa, tylko to Jezus podchodzi do niego i pyta się, czy chcesz być zdrowy. I tutaj nad tą sadzawką Betesda Jezus nikogo nie uzdrawia. On miał zawsze współczujące serce. On się wzruszał bólem, cierpieniem, nieszczęściem człowieka. On nie był obojętny, a jednak nie dokonuje żadnego uzdrowienia. Natomiast Mateusz pisze, tak też zostało tutaj przytoczone, że uzdrawiał wszystkich, którzy do niego przychodzili. Z tym, że kiedy czytamy u Mateusza, jest mowa o tym, że Jezus naucza, że Jezus głosi. Głosi słowo i uzdrawia wszystkich. I wydaje mi się, że nad sadzawką Betesda Jezus nie głosi słowa. Więc słowo, ci ludzie nie są przygotowani na przyjęcie uzdrowienia. Oni tam nad sadzawką Betesda skupieni są na uzdrowieniu, które może im dać dotyk wody. Czyli woda, która otrzymuje moc od anioła, kiedy on wstępuje. Nie Jezus. Oni nie są zainteresowani Jezusem. Oni wierzą, że ta woda ich uzdrowi. Gdyby Jezus tam głosił słowo, oni mogliby wtedy oderwać swój wzrok od tej wody, a zwrócić uwagę na Jezusa. I wtedy, kiedy by słuchali Jezusa, wzrosłaby wiara, że On może ich uzdrowić. Natomiast u Mateusza, on tam w wielu miejscach pisze, że właśnie Jezus naucza i uzdrawia wszystkich. W Nazarecie, w swoim rodzinnym mieście, wiemy, że Jezus próbował nauczać, ale go nie chcieli słuchać i go wyrzucili. Kiedy on do nich mówił, powiedzieli: trudna jest ta mowa. Oni go pytali się, skąd on to ma. Wyrzucili go poza miasto. Stąd Jezus nie mógł tam uzdrowić, bo nie miał możliwości też głoszenia słowa. I wydaje mi się, że właśnie to słowo uzdalnia człowieka do przyjęcia uzdrowienia. Dzisiaj, kiedy podejmujemy posługę uzdrawiania i uwalniania,
Nie chodzimy od chorego do chorego, nawet nie kładziemy ręce, bo to na nic, ale głosimy Słowo. Dopiero potem podejmujemy posługę uzdrawiania. Dlaczego? Dlatego, że Słowo nawraca serce, zwraca serce ku Bogu, odrywa od tego nieszczęścia, od tego bólu, cierpienia i pozwala sercu spojrzeć na Boga i zobaczyć Jego miłość. W jednym z objawień Jezus przytacza taki obraz ze swojego życia, kiedy to ludzie garnęli się do Niego i mówili: uzdrów mnie, uzdrów nas. A Jezus mówi: najpierw zwróćcie uwagę na miłość Boga. Zobaczcie, że w tym nieszczęściu, jakim się znajdujecie, w tej chorobie, Bóg was kocha i daje wam wszystko. Daje wam powietrze, którym oddychacie, wodę do picia, pokarm do życia, różne sytuacje, które wam się przydarzają, a które są dobre, pochodzą od Boga. Zwróćcie na to uwagę i bądźcie wdzięczni Panu Bogu, bo żyjecie z łaski Bożej, z woli Bożej dla woli Bożej. Jeżeli będziecie wdzięczni, to wtedy o cokolwiek poprosicie, Ojciec wam da. I ci ludzie zaczęli dziękować Bogu właśnie w tym cierpieniu. Boże, dziękujemy Ci za to, że o nas troszczy, że nas kocha, że mamy wodę do picia, powietrze do oddychania, że mamy pokarm. I tak dziękując, nagle zaczęli wracać do zdrowia. I jeden z uczniów pyta się Jezusa: jak to możliwe, bo przecież oni nie prosili o uzdrowienie. Oni tylko dziękowali za miłość. A właśnie Jezus mówi, kiedy człowiek wielbi Boga, otwiera się na łaskę uzdrowienia i uzdrowienie już płynie wraz z tym uwielbieniem. Już nie musi prosić o uzdrowienie z takiej czy innej choroby. Wystarczy, że zauważycie miłość Boga w sytuacji, w której się znajdujecie, oddacie Bogu chwałę, a otworzycie się na dar Jego miłości, która was uzdrowi. I wierzymy, że ta miłość Jezusa w sposób szczególny jest dzisiaj. Ta sama miłość, o której piszą Ewangelie, jest obecna sakramentalnie w Eucharystii. Tak, bo właśnie w Eucharystii jest głoszone Słowo, są czytania. Jezus mówi do nas. Jeżeli się wsłuchamy w to Słowo, to ono przyniesie nam uzdrowienie. Kiedyś miałem takie zdarzenie właśnie podczas mszy świętej z modlitwą o uzdrowienie. Kiedy zacząłem mówić homilię, nagle przyszły mi takie słowa poznania, że Jezus uzdrawia osobę, która przyjęła to słowo, które było czytane w czytaniach poprzedzających homilię z choroby rakowej. I rzeczywiście była osoba, która później dała świadectwo uzdrowienia, bo wtedy, kiedy słuchała słowa, jeszcze przed homilią, poczuła ciepło, gorąco, ona nie wiedziała, co się z nią dzieje. Dopiero później skojarzyła to z uzdrowieniem, które nastąpiło, kiedy padły te słowa poznania, że Jezus uzdrawia osobę chorą na raka, za to, że ona przyjęła słowo, które było głoszone, czytane. Nie? I to jest bardzo takie ciekawe, że właśnie w Kościele my mamy stół Słowa Bożego. Zanim będzie stół eucharystyczny, stół ciała Pańskiego, jest tu Słowa. I to Słowo ma mnie przygotować na spotkanie z Jezusem, który w ciele przychodzi do mojego życia. I aby nastąpiło uzdrowienie, to Słowo musi mnie przygotować. Jeśli ja tego Słowa nie przyjmę, to nawet nie zauważę, że Pan Jezus jest. Kiedyś miałem taką, jeszcze dokończę, taki obraz. Jest msza święta, sprawowana dzień powszedni, jest kilkanaście osób w kościele i koło ofiarowania przychodzi Pan Jezus, wchodzi głównymi drzwiami, idzie przez środek kościoła do ołtarza i nikt go nie zauważa, nikt go nie widzi. Każdy jest zajęty swoimi sprawami. Nie ma serca. Serce jednej osoby jest urodziny, drugiej w pracy, trzeciej przy jakichś problemach. Jezus przychodzi ze swoją łaską, a nie ma komu dać, bo nikt nie jest zainteresowany tą łaską. I dlatego właśnie to słowo, które my słuchamy w czasie mszy świętej, czy które jest głoszone, zanim będzie modlitwa o uzdrowienie, jest ogromnie ważne, bo ono ma mnie oderwać, czyli moje serce, od tego, co mnie wiąże i ukierunkować na Boga, który przychodzi, aby mi dać łaskę. Ja, żeby tę łaskę przyjąć, muszę być obecny. Nie tyle fizycznie, ale sercem, bo
mogę fizycznie nie być obecny, ale sercem będę tam, gdzie jest adoracja Najświętszego Sakramentu, tam, gdzie jest modlitwa, łączyć się i doświadczyć uzdrowienia. I też są takie świadectwa, gdzie ktoś, mimo że nie był obecny fizycznie, ale łączył się w modlitwie, został uzdrowiony. Właśnie, Ojcze, to z słowa do słowa Eucharystii przechodząc, mamy w Ewangelii relację, że ci, którzy dotykali Jezusa z wiarą, jak na przykład kobieta, która od wielu lat cierpiała na krwotok, doznawała uzdrowienia. My fizycznie dotykamy Jezusa obecnego w Eucharystii, który też fizycznie jest obecny pośród nas w ciele i krwi Pańskiej. Co się stało, że dzisiaj dotykając Jezusa, Jezus nas nie uzdrawia? Czy może skorupą skamieniałości nasze serce porosło, że to serce nie jest otwarte dla Pana Boga? Kiedy Jezus wychodził z Jerycha, jak pisze święty Marek, przy drodze siedział Bartymeusz, niewidomy człowiek, który słysząc, że jakiś tłum przychodzi obok niego, pytał się, co się dzieje. Mówią mu, to Jezus z Nazaretu idzie. I on, kiedy usłyszał te słowa, zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i kazał go zawołać. Ci, którzy poszli mu to oznajmić, mówią, wstań, bądź dobrej myśli, woła ciebie. Kiedy ten niewidomy człowiek zerwał się i stanął przed Jezusem, Jezus zadał mu pytanie, co chcesz, abym ci uczynił? I on wtedy mówi, Pan jest, abym przejrzał. I właśnie Jezus pyta, co chcesz, abym ci uczynił? Kiedy my przychodzimy na mszę świętą, to wydaje mi się, jesteśmy przyzwyczajeni do Eucharystii jako do pewnych znaków, do liturgii. Natomiast nie uświadamiamy sobie, albo nie próbujemy sobie uświadomić, że jest to spotkanie z żywym Jezusem, z Bogiem. I stąd to przyzwyczajenie sprawia, że my nie oczekujemy uzdrowienia. Idąc na mszę świętą w dzień powszedni czy w niedzielę, nie oczekujemy uzdrowienia. Jak ktoś zamawia mszę świętą za zmarłą babcię, dziadka, ojca czy matkę, czy o błogosławieństwo w rodzinie, to idzie, ale nie oczekuje tej łaski. Po prostu idzie, bo no, trzeba być obecny, bo w tej intencji jest msza święta odprawiana. Ale pytając się osoby, które uczestniczą właśnie w mszy świętej, czy mają tę łaskę, czy otrzymają tę łaskę? No nie wiem. Jak Bóg będzie chciał, to mi tej łaski udzieli. Kiedyś słyszałem takie świadectwo osoby, która była chora na raka i szła na mszę świętą z modlitwą o uzdrowienie. Ona zanim poszła na mszę świętą, przygotowała ucztę. Zaprosiła znajomych, przyjaciół. Powiedziała, o 22:00 chciałabym, abyście przyszli do mnie na ucztę. Będziemy świętować. I któryś z jej znajomych zadał takie pytanie. Nie, słuchaj, no a wybacz, ale ja sobie nie przypominam żadnej okazji na świętowanie. Czy to jest jakaś rocznica, jakieś imieniny, urodziny, nie, czy coś innego. Inna okazja do świętowania. Ona mówi, idę na mszę świętą o uzdrowienie, dziś będę uzdrowiona i chciałabym razem z wami świętować moje uzdrowienie. Ona jeszcze nie została uzdrowiona, ale ona oczekiwała, że spotkanie z Bogiem będzie dla niej uzdrowieniem. I dlatego, kiedy my przychodzimy na Eucharystię, ważne jest, żebyśmy wiedzieli, czego chcemy, czego oczekujemy od Jezusa. Kiedyś zadano ojcu Tardifowi takie pytanie, dlaczego na jego mszach świętych z modlitwą o uzdrowienie są tłumy i dokonują się uzdrowienia, a w kościołach na mszy niedzielnej czy w dzień powszedni takich tłumów nie ma i nie ma uzdrowień. I on właśnie w taki sposób odpowiedział, bo kiedy ludzie słyszą, jest msza święta z modlitwą o uzdrowienie, oczekują tego uzdrowienia, pragną tego uzdrowienia. Natomiast jeśli jest msza święta, takie czy inne intenty już tego uzdrowienia nie oczekują, nie pragną. I myślę, że tutaj leży problem, że my tak naprawdę nie oczekujemy. A nie oczekujemy może dlatego, że nie wierzymy, że Bóg może nas uzdrowić. I właśnie, Ojcze, modlić się o uzdrowienie dla siebie,
oraz dla osób, których Bóg postawił na nasze życie, każdy może. Natomiast nie każdy ma charyzmat modlitwy o uzdrowienie. Czym charakteryzuje się charyzmat modlitwy o uzdrowienie? Charyzmat uzdrawiania polega na tym, że charyzmatyk jest w takiej relacji z Bogiem, tak zjednoczony z Bogiem, że widzi Boga, który uzdrawia. Jezus powiedział: ja działam, bo Ojciec działa. Syn sam siebie nie mógłby niczego uczynić, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Ja czynię to, co czyni Ojciec. I właśnie uzdrowienie, które jest charyzmatem, na tym właśnie polega. Charyzmatyk to nie jest taki człowiek, który będzie dotykał chorych, oni będą wstawać z wózka, z łóżka, powracać do zdrowia, bo to nic nie da. Jeśli jest charyzmat uzdrawiania, to on nie zadziała za każdym razem, ale zadziała tylko wtedy, kiedy poprzez modlitwę wejdziemy w taką relację z Bogiem. I stąd każdy charyzmatyk, zanim podejmie posługę uzdrawiania, jest głoszone słowo, jest modlitwa uwielbienia, aby wejść w taką relację z Bogiem. I mało tego, kiedy jest taka modlitwa, są ludzie, to charyzmatyk będzie wiedział i będzie przekonany na 100%, że będą uzdrowienia. Ale kogo Bóg uzdrowi, tego nie wie. I nie wie, czy uzdrowi wszystkich, czy tylko niektórych. Dlatego, że drugi człowiek musi też się otworzyć na łaskę uzdrowienia. Musi chcieć przyjąć tę łaskę uzdrowienia. Kiedyś przeczytałem takie świadectwo młodego człowieka, który nie był kochany przez rodziców. Z tego powodu był bardzo nieszczęśliwy. I kiedy dorósł, no, czuł też się niekochany, nieakceptowany przez innych. Nie mógł sobie z tym poradzić. Zaczął pracować z niepełnosprawnymi. I tam zobaczył, że ci niepełnosprawni siedzący na wózkach są szczęśliwi. Mimo, że siedzą na wózkach, że się uśmiechają, że cieszą się życiem. Zobaczył też, że oni mają przyjaciół, czyli ludzi, którzy się nimi opiekują, biorą ich na spacer, spędzają z nimi czas. On zaś był sam. Po pracy wracał do domu. Nie miał przyjaciół, nie miał kolegów, nie miał nikogo. Czuł się z tym źle. I on sobie nabrał do głowy coś takiego, że uwierzył, że aby być szczęśliwym i mieć przyjaciół, trzeba upodobnić się do tych, którzy są sparaliżowani, którzy są kalekami, którzy siedzą na wózkach. I tak tego pragnął, że rzeczywiście go sparaliżowało. Usiadł na wózku i był szczęśliwy. Teraz nim się zajmowano. Miał już przyjaciół. Odwiedzali go, spędzali z nim czas. I był bardzo szczęśliwy. I po jakimś tam czasie niedaleko, w okolicy, było organizowane na hali sportowej nabożeństwo, msza święta, takie spotkanie charyzmatyczne połączone z modlitwą o uzdrowienie. I ci niepełnosprawni cieszyli się, że mogą wziąć udział. Mieli nadzieję odzyskania zdrowia, ale on był smutny, on się bał i prosił, żeby go nie zabierali. Bał się uzdrowienia, bo wydawało mi się, że kiedy zostanie uzdrowiony, straci przyjaciół, straci, nie będzie kochany, nie będzie akceptowany. Wszyscy wzięli udział w tej mszy świętej oprócz niego. I właśnie tutaj wydaje mi się, że no, nie ma uzdrowienia, bo nie wierzymy, że w Eucharystii Jezus jest żywy i prawdziwy. Nie ma uzdrowienia, bo boimy się, że coś możemy stracić. Jeżeli będziemy uzdrowieni, to już tego nie odzyskamy. Ojcze, magiczne praktyki bioenergoterapeutów wprowadzają takie zamieszanie w odczytywaniu gestu, który stosuje się przy modlitwie o uzdrowienie, gestu włożenia rąk. Ten biblijny gest oczywiście nie ma na celu przekazywanie jakichś kosmicznych energii. Właśnie, jakie on ma znaczenie? W języku biblijnym i też w języku Kościoła ten gest oznacza przekazanie władzy w Kościele. Apostołowie
kładli swoje dłonie na osobach, które miały zostać, które zostawały kapłanami i w ten sposób przekazywali władzę od Jezusa przez nałożenie rąk. Jest to taki gest biblijny przekazywania władzy, przekazywania Ducha Świętego, ale też gest miłości. I dlatego każdy kapłan, kiedy kładzie ręce na głowie, przekazuje miłość, przekazuje błogosławieństwo, przekazuje też łaskę od Boga, bo jest do tego powołany i namaszczony. Natomiast wszyscy inni mogą kłaść ręce, ale na przykład na ramieniu. Czyli tylko kapłan może na... Tylko kapłan na głowie, dlatego że jest to przekazanie jakiejś mocy. W tym przypadku, kiedy kapłan to czyni, jest to moc Ducha Świętego zawsze. Bo jako kapłan, jeśli kładzie ręce jako kapłan, to przekazuje zawsze Ducha Świętego. Miłość Boga. Natomiast jeśli jest jakaś inna osoba, to ja nie wiem, co ona mi przekaże. A głowa mówią, że to jest takie bardzo specyficzne miejsce, które jest bardzo chłonne. I tutaj, kładąc ręce, trzeba być bardzo ostrożnym, aby wiedzieć, kto te ręce może położyć. Natomiast na ramieniu przytulić może każdy, przekazując miłość, czy też modląc się wstawienniczo. To też jest taki gest akceptacji, miłości, pomagający też otworzyć się temu człowiekowi na Bożą łaskę. I właśnie, Ojcze, teraz tak, że tak powiem, technicznie podejdźmy do sprawy modlitwy o uzdrowienie. Jak się modlić o uzdrowienie? Może niech ksiądz poda swojego doświadczenia jakieś wskazówki praktyczne? Moja praktyka związana jest z modlitwą wstawienniczą, która wpisuje się w Eucharystię. Jest związana z Eucharystią. Tam, gdzie modlę się wstawienniczo, zawsze jest Eucharystia, czyli msza święta z homilią, zgłoszonym słowem i jest wystawienie Najświętszego Sakramentu. Dopiero później jest modlitwa o uzdrowienie, czy modlitwa z nałożeniem rąk. I w czasie takiej posługi, czy to poprzez słowo, czy później przez modlitwę przed Najświętszym Sakramentem, staram się pokazać, że jest Jezus, który ma moc uzdrawiania i pragnie nas dotykać. Dlatego my musimy zwrócić całą naszą uwagę na Niego. Oderwać się od tego, co może być przeszkodą na drodze w przyjęciu Bożej łaski. I często przytaczam takie doświadczenie siostry Beatrice McKenny, która miała wizję po przyjęciu Pana Jezusa w Komunii Świętej, wizję poszarpanego namiotu. Ona stała przy tym namiocie i widziała, jak do tego namiotu zbliża się jakiś mężczyzna, który chciał później wejść. Ona nie chciała go wpuścić, ale kiedy ten mężczyzna powiedział, że tutaj mieszka, zobaczyła, że to jest Pan Jezus, weszli do środka, usiedli naprzeciw siebie, Jezus chwycił jej dłoń i zaczął do niej mówić. Ona zaś w pewnym momencie zaczęła się rozglądać po tym namiocie i zobaczyła, że jest dziurawy. Więc pośpiesznie wyjęła swoje dłonie z dłoni Jezusa, stanęła na krześle i zaczęła dziury łatać. Pan Jezus wtedy również się podniósł, podszedł do niej, zdjął ją z tego krzesła i powiedział: Bridge, co ty robisz? A ona odpowiada: Panie, no, łatam dziury, aby deszcz na nas nie padał. A Jezus jej odpowiedział: Bridge, odkąd zajęła się tymi dziurami, przestała się zajmować mną. Zajmie się mną, a ja zajmę się twoimi dziurami. I właśnie w tej modlitwie o uzdrowienie, jaką prowadzę, staram się ukierunkować spojrzenie serca, nie tyle oczu, ale serca każdej osoby na Jezusa, żeby zająć się Jezusem, bo kiedy uda się to uczynić, to Jezus zajmie się tą osobą. I to jest jeden jakby ze sposobów uzdrawiania, czy doświadczenia uzdrowienia właśnie poprzez wpisanie tę posługę w Eucharystię, w głoszone słowo, gdzie też warto dodać, że
to uzdrowienie, które dokonuje się poprzez modlitwę spontaniczną czy nałożenie rąk, tak naprawdę dokonuje się w czasie Eucharystii. A ta modlitwa spontaniczna czy nałożenie rąk jakby potwierdzały, czy pomagały odkryć, że ono już się dokonało. Bo wiele jest takich sytuacji, kiedy zanim nastąpi modlitwa o uzdrowienie czy nałożenie rąk, te osoby już są uzdrowione, tylko wtedy się dowiadują. Ale to jest jeden jakby ze sposobów. Takich sposobów uzdrowienia, doświadczenia uzdrowienia jest wiele. Na przykład modlitwa językami bardzo sprzyja doświadczeniu uzdrowienia. Na początku tej posługi charyzmatycznej miałem takie doświadczenie. Matka, której dziecko miało dziurę na sercu, 7,5 mm, to dziecko miało 7 miesięcy wtedy, poprosiła mnie, abym się pomodlił nad tym dzieckiem. I właśnie w czasie modlitwy, modliłem się językami, ta modlitwa trwała kilkanaście sekund, dziecko zaczęło płakać, przerwałem modlitwę. Jak później się okazało, kiedy matka wróciła ze szpitala, okazało się, że dziecko jest uzdrowione. I bardzo często właśnie przy modlitwie o uzdrowienie, czy też przy modlitwie o uwolnienie, ta modlitwa językami bardzo pomaga. Ja z niej często korzystam. Dalej, drugi sposób, kolejny sposób uzdrowienia, doświadczenia uzdrowienia, to kładzenie rąk. Staram się właśnie w imię Jezusa kłaść ręce tam, gdzie jest jakaś dolegliwość. I okazuje się, że bardzo często w tym miejscu pojawia się ciepło, które niweluje ból, a w końcu doprowadza do uzdrowienia. I takich doświadczeń jest wiele, ale może powiem o jednym. Była osoba, która miała operację kręgosłupa, była na rekolekcjach, nie mogła się schylać, miała ogromne dolegliwości bólowe, bo to była świeża sprawa. I właśnie przyszła mi taka myśl, aby skorzystać z tej okazji, wziąć tę osobę na środek i powiedzieć wszystkim, że Jezus tę osobę uzdrowi po to, by wzmocnić naszą wiarę, by nam pokazać, że każdego chce uzdrowić. I ta osoba będzie jakby taką zachętą do tego, aby jeszcze bardziej Jezusowi zaufać. I położyłem swoje dłonie na kręgosłupie, starałem się tak przejechać po całym kręgosłupie od góry na dół i później z dołu do góry, dotykając właśnie kręgosłupa i jednocześnie prosiłem, żeby ona się schylała. Ona nie mogła się w ogóle schylać. Ale w czasie modlitwy dłoń mi dotknęła parkietu. Kiedy się wyprostowała, bólu już nie było. I właśnie w wielu takich sytuacjach, kiedy kładę swoje dłonie na osobach i w taki sposób się modlę, one wracają do zdrowia. Z tym, że trzeba to też dodać, że taka modlitwa jest poprzedzona konferencją, że to nie jest tak, że podchodzę do osoby chorej, która prosi o modlitwę, kładę, następuje uzdrowienie, tylko najpierw jest właśnie konferencja, która pomaga uwierzyć na Panu Bogu, bo tu nie chodzi o ręce, bo nie ręce leczą. Ja to czasem tak powtarzam, nie, twoje ciało jest utworzone z gliny, z prochu, moje też. Glina glinę nie uzdrowi, nie, to Jezus uzdrawia. Ręka jest tylko takim znakiem wiary, nie? Bo jeżeli kładę rękę na chorym miejscu, to też mobilizuję się do tego, by ufać Jezusowi, no bo ja nie uzdrowię tę osobę. A już kiedy kładę ręce i mówię komuś, że Pan Jezus cię uzdrowi, to też podejmuję pewne ryzyko. Mogę się ośmieszyć, bo może się zdarzyć, że uzdrowienia nie będzie, bo to nie ode mnie zależy, tylko od Jezusa. Ja mogę mieć najszczersze chęci, ale to nie od mojej chęci zależy uzdrowienie, ale od Jezusa. Jeżeli uda nam się właśnie w czasie modlitwy skupić na Jezusie, uświadomić sobie, że On tu jest pośród nas, to właśnie gest położenia ręki na chorym miejscu sprawia, że ta choroba znika. Inny sposób to często też stosuję w swoim życiu osobistym, ale też zachęcam innych. Na przykład pojawia się nagle jakaś dolegliwość bólowa, nie wiem dlaczego, na przykład zaczyna boleć mi kolano, to wtedy mówię, Panie Jezu, na pewno ten ból nie pochodzi od Ciebie, a jeśli nie pochodzi od Ciebie, to na pewno pochodzi od złego. I mówię taką formułkę, w imię Jezusa Chrystusa, duchu tego bólu, idź precz ode mnie i ten ból znika. I
to nie tylko odnosi bólu, ale też i gorączki, jakiegoś tam przeziębienia. To działa. Kiedyś poradziłem osobie, która miała problem z barkiem, prawym barkiem. Mówi, że od dłuższego czasu chodzi do lekarza i ból powraca, szczególnie w nocy, kiedy położy się na prawym boku. Ten ból staje się tak dotkliwy, że ona się budzi, już do rana nie może spać. No i kiedy będąc na rekolekcjach usłyszała o takim sposobie modlitwy, więc kiedy obudziła się w nocy z bólem, przypomniała sobie te słowa i postanowiła je wypróbować. I powiedziała: duchu tego bólu, bólu tego barku, idź precz ode mnie. I mówi, w pewnym momencie ból odszedł. Nie mogę uwierzyć, trzeba ruszać ręką, schylać się, nie ma. No i postanowiła się położyć na prawym boku. Zawsze wiedziała, kiedy się kładła na prawy bok, pojawiał się ból i już nie mogła spać. Tej nocy przespała do rana. Następnego dnia ból się nie pojawił, już się nie pojawił. Miała jeszcze alergię na uczulona była na sierść kota, ponieważ sprzątała domki, to było akurat w New Jersey, więc pracując u jednej osoby, gdzie były koty, no lało jej się z oczu, z nosa. I po tej modlitwie właśnie, kiedy ustąpił ból barku, kiedy poszła sprzątać ten dom, postanowiła też skorzystać z tego sposobu i powiedziała: w imię Jezusa Chrystusa, duchu alergii, nakazuję ci idź precz ode mnie. No i teraz mówi tak, trzeba sprawdzić, czy ta alergia jest, czy nie. Pogłaskała kota, potarła oczy, nos, nic. Chwilę poczekaję, mówi, może trzeba jeszcze bardziej, może zanurzyć nos, oczy w sierści kota, więc wzięła kota, zanurzyła swoją twarz, poruszała kilka razy, nic, nie ma. I wiele osób, które stosują taki sposób, taką modlitwę, mówi, że rzeczywiście ból znika. I też zachęcam do takiej praktyki właśnie ćwiczenia wiary, bo jeżeli ja na sobie sprawdzę, że ta modlitwa działa, że ten ból odchodzi, to rzeczywiście będę podejmował taką czy podobną modlitwę. Może być tak na przykład, że ten ból pojawi się z tego powodu, że ja byłem nieostrożny. Na przykład śpieszyłem się i gdzieś kolanem uderzyłem o futrynę, no i boli kolano. Wtedy to już nie jest działanie diabła, tylko moja nieostrożność, mój pośpiech. I w takich sytuacjach warto powiedzieć: Ojcze, przepraszam Cię za to, że byłem nieostrożny, naraziłem się na ten ból, na upadek, na kalectwo, ale proszę Cię, mimo tego połóż swoją dłoń na tym bolącym miejscu i uzdrów je. I wtedy też ból znika. Ja sam miałem kilka takich sytuacji, bo kiedyś gdzieś tam się uderzyłem właśnie łokciem o futrynę, czy ktoś się uderzył też i skorzystał z tego sposobu. Ból przychodzi. Takim innym sposobem jest na przykład namaszczenie w sakramencie chorych. Też namaszczenie olejami. Właśnie, Ojcze, z tym namaszczeniem ja osobiście mam praktykę dość częstą na mojej parafii, gdzie statystycznie raz, dwa razy dziennie czekam do szpitala i często to osoby w stanie ciężkim, w stanie choroby, którą określam jako terminalną. Jak się modli za takie osoby? Czy modli się o uzdrowienie, czy też o łaskę sił do znoszenia krzyża, czy też o łaskę dobrej śmierci? Myślę, że takim dobrym sposobem jest modlić się o wypełnienie woli Bożej. To, co Bóg ma dla tej osoby najlepszego. Ale możemy też, sprawując ten sakrament, uświadomić sobie, że tu jest Jezus. Ja jestem tylko narzędziem. Użyczam Jezusowi swojej dłoni, a Jezus dotyka tę osobę. Jeśli ja skupię się na tej osobie, to jeśli ja skupię się na Jezusie, to wszystko może się wydarzyć. Dlatego warto też mieć taką świadomość, że uzdrowienie dotyczy serca, natomiast uleczenie dotyczy ciała. Kiedy pełnię posługę
na przykład sakramentu namaszczenia chorych, Jezus przychodzi i uzdrawia serce, dotyka tę osobę. Może ciało nie być uleczone, ale leczy serce. Jeżeli ja się skupię na tym, wzrośnie też moja wiara. Będę miał większą wiarę w moc Boga, która właśnie działa w tym sakramencie. Bo nawet jeśli ciało nie wykazuje żadnego uleczenia, to poprzez moją wiarę też dostrzegę, że serce tego człowieka jest dotykane teraz przez Jezusa. On go uzdrawia. To bardzo pomaga. Sakrament namaszczenia chorych jest takim sakramentem, w którym również chorzy wracają do zdrowia fizycznego. Jest wiele takich świadectw. Dlatego myślę, że warto modlić się o uzdrowienie, nawet fizyczne, jeśli jest ten człowiek na przykład niedaleko od śmierci, która może nastąpić na przykład za 2 dni, ale na przykład jego stan się polepszy. Może w tym czasie będzie mógł pożegnać się z rodziną. Nie wiemy, ale warto modlić się o uzdrowienie z wiarą. Właśnie, Ojcze, warto modlić się o uzdrowienie i chciałbym w ostatnim pytaniu poruszyć kwestię grzechów tak zwanych międzypokoleniowych. Rok temu konferencja Episkopatu Polski zabroniła odprawiania mszy i nabożeń z prośbą o uzdrowienie z tychże problemów. Ja osobiście mam wrażenie, że jest tutaj podobnie zła terminologia użyta, bądź niedokładne odczytanie problemu. Jak ojciec ten problem diagnozuje? Wiemy, że grzech pociąga za sobą winę i karę. Wina jest zgładzona w sakramencie pokuty, kara zostaje do odpokutowania, bądź tu na ziemi, bądź w czyśćcu. I tą karą mogą być na przykład choroby, jakieś trudności życiowe, problemy. Jeśli człowiek nie odpokutuje tu na ziemi, będzie musiał uczynić to w czyśćcu. Wiemy, że każdy grzech pociąga winę i karę. Albo inaczej mówiąc, prościej, każdy czyn pociąga za sobą konkretne skutki. Dobry czyn pociąga dobre skutki. Zły czyn – złe skutki. I te skutki nie tylko dotykają tego, który źle czyni, ale mogą dotknąć całkiem niewinne osoby. Na przykład jedzie ktoś po pijanemu i spowoduje wypadek. Na przykład potrąci osobę, która idzie chodnikiem i ta osoba zostanie kaleką. Skutkiem tego nieodpowiedzialnego prowadzenia samochodu jest kalectwo osoby, która znalazła się tam przypadkowo. Ta osoba, która zostaje kaleką, ona nie odpowiada za spowodowanie wypadku, ani za alkoholizm tego, który ten samochód prowadził. Tamten idzie do więzienia, ponosi skutek swojego czynu. Musi odpokutować, ale ta kaleka osoba zostaje z tym kalectwem. I to jest ta konsekwencja. Może dojść do takiej sytuacji, że ta osoba, która została potrącona, przebacza tej osobie, która ten wypadek spowodowała i doprowadziła do tego nieszczęścia. Jest przebaczenie, ale zostaje konsekwencja. Dlatego warto sobie uświadomić, że w tym problemie nie chodzi o przechodzenie grzechu z pokolenia na pokolenie, czy z jednej osoby na drugą. Ja nie jestem odpowiedzialny za grzech ojca, matki, kogoś z rodziny, ale doświadczam konsekwencji tego grzechu. I tutaj warto, ja bym to podzielił jakby na 3 takie przestrzenie. Medycyna czy psychologia mówi o problemach genetycznych, o chorobach genetycznych. Kiedy urodzimy się w rodzinie, która jest obciążona genetycznie, na przykład jakąś wadą serca czy inną chorobą, to wówczas, no, ponieważ rodzimy się w tej rodzinie, mamy później ten problem genetyczny. To jest konsekwencja
tego, że urodziliśmy się w tej rodzinie. Gdybyśmy urodzili się w innej rodzinie, nie mielibyśmy tych problemów zdrowotnych. I to jest jakby jeden sposób doświadczenia tego zła poprzez geny. Drugi sposób to jest naśladownictwo. Jeśli rodzę się w rodzinie, która na przykład jest zniewolona alkoholem, narkotykami, gdzie się przeklina, zło rzeczy, narzeka, nienawidzi, to ja jako dziecko, wzrastając w tej rodzinie, zaczynam naśladować rodziców. Używam tych samych słów, podobnie się zachowuję, też narzekam, martwię się, jeśli rodzice nie chodzą do kościoła, ja też nie chodzę do kościoła. I wtedy to zło, konsekwencje tego zła dotykają mnie przez naśladownictwo. Gdybym był w innej rodzinie, naśladowałbym inne postawy. I trzeci rodzaj to złe duchy. Jeżeli jakaś rodzina otwiera się na złe duchy, to w pewnym momencie ci, którzy otwarli się na te złe duchy, umierają, ale duchy zostają w tej rodzinie. I to zło, za którym stoją zawsze złe duchy, właśnie w taki sposób może dotykać również ludzi wierzących. Właśnie poprzez problemy genetyczne, poprzez naśladownictwo i poprzez złe duchy. I w tym problemie pokoleniowym ważne jest sobie uświadomić, że ja modląc się o uzdrowienie, modlę się o uzdrowienie relacji w rodzinie, czyli a te relacje, żeby były uzdrowione, muszę przebaczyć. Muszę przebaczyć ojcu, który był alkoholikiem i mnie źle traktował, czy matce, która mnie nie kochała. Muszę przebaczyć, bo inaczej konsekwencją zachowania ojca lub matki będzie to nienawiść w sercu, którą mogę zabrać później do swojej rodziny. Kiedy założę własną rodzinę, mogę mieć tę nienawiść do ojca, raczej do żony, do dzieci. I dlatego przy tym uzdrowieniu pokoleniowym to przebaczenie jest ogromnie ważne. Ale też ważne jest, żeby sobie uświadomić, że za grzechy moich rodziców, za każdy grzech muszę też Panu Bogu wynagrodzić. Bo każdy grzech musi być wynagrodzony. I takim najlepszym sposobem właśnie wynagradzania Panu Bogu za grzechy jest właśnie choćby ofiara Jezusa Chrystusa, kiedy zamawiam mszę świętą jako wynagradzającą Panu Bogu za grzechy moich rodziców, nie? Za zmarłych rodziców. Modlimy się za zmarłych przodków, ofiarowujemy mszę za zmarłych. Warto więc też sobie uświadomić, że jeśli będę wynagradzał Panu Bogu za ich grzechy, to oni szybciej wyjdą z czyśćca i dostaną się do nieba. Natomiast jeśli są tutaj, wchodzą w grę złe duchy, to trzeba prosić kapłana, który by mnie odciął od wpływu tego zła. Znam taki przypadek, kiedy dziecko, które się poczęło, zostało ofiarowane szatanowi przez matkę i przez babcię. I później zostało oddane do domu dziecka i w wieku 13 lat, kiedy ja nad nim się modliłem, okazało się, że ono jest opętane, a ono samo nie otwierało się na zło. Było w domu dziecka, nie miało kontaktu z okultyzmem. Dopiero później wywiad pokazał, że w momencie poczęcia, to była rodzina cygańska, matka pragnęła, aby to dziecko, które się narodzi, poczęło się właśnie z krwi królewskiej. Miało w sobie krew królewską. I dlatego oddali szatanowi, jeśli się pocznie, to będzie jego własnością. I dlatego właśnie złe duchy, które nawet jeśli na nie się nie otwieramy, są w rodzinach, mogą rościć sobie prawo do sprawowania władzy nad nami. Dlatego ta modlitwa uwolnienia od demonów jest też ogromnie ważna i ona też dzięki modlitwie kapłana może zatrzymać przechodzenie tych demonów z pokolenia na pokolenie. Jest wiele takich świadectw pokazujących, że nawet kilka pokoleń było dotkniętych działaniem złego ducha, zwłaszcza tam, gdzie te złe duchy były wywoływane, gdzie była czarna magia, posługiwanie się tarotem, wróżby, czary.
Bóg zapłaci, Ojcze, za to podzielenie się z nami swoim doświadczeniem, swoją mądrością. Bóg zapłaci też za wizytę na Trójcowie. Niech Bóg błogosławi dalej do posługi. Bóg zapłaci, Szczęść Boże.